Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie będzie samodzielną instytucją kultury. Uczniowie ekonomika będą mieli gdzie wypocząć. Z okazji Dnia Dziadka zapytaliśmy Radomian o to, czego nauczyli ich dziadkowie. Od 14 lutego 2020 roku decyzją radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie stanie się samodzielną instytucją muzealną. To dobra decyzja, komentuje wicemarszałek Mazowsza. Mam nadzieję, że ta decyzja odnośnie dania szansy dzisiaj istnienia tej instytucji muzealnej spowoduje rzeczywiście zarówno taki progres inwestycyjny, jak również samego rozwoju całej placówce. O planach muzeum będzie mowa na specjalnej konferencji prasowej, która, jak zapowiada Rafał Rajkowski, będzie zwołana w najbliższym czasie. Trzeba powiedzieć jasno, że te plany są dosyć ciekawe. O tym będziemy mówili na konferencji prasowej, którą zwołamy niebawem. Natomiast cieszę się i chcę podziękować wszystkim radnym, że dokonaliśmy tego podziału. Warto podkreślić, że muzeum w Czarnolesie, które powstało blisko 60 lat temu, jest jedynym muzeum w Polsce poświęconym wybitnemu poecie Janowi Kochanowskiemu. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu do użytku uczniów oddano tak zwany chill-out zone. Młodzi, zmęczeni po długich zajęciach lekcyjnych, będą mieli miejsce na relaks. Jest to projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnionych z Teorii. Projekt polega na tym, żebyśmy umilili czas uczniom, gdyż nasza szkoła pracuje do godziny 19. Większość uczniów dojeżdża spoza Radomia. No i to jest taki miły kącik, strefa odpoczynku i relaksu w czasie przerw, a także oczekiwanie na autobus. Uczniowie w specjalnie wydzielonej strefie nie tylko wypoczną, ale znajdą też miejsce na integrację i kreatywne wyrażanie siebie. Co mogą odpoczywać, relaksować się i integrować tak naprawdę, bo to taka kreatywna strefa z tablicą magnetyczną, tablicą kredową, te pufy, myślę, że to będzie taki kącik integracji i kreatywności. Pomysł na szkolną strefę wypoczynku pochodzi od uczniów. Dwuzmianowy system nauki sprawia, że młodzi często zostają w placówce do późna. Ja doświadczam też kończenia lekcji o godzinie 19. Mózg już nie działa tak, jak działa rano, więc mi się wydaje, że jest to pomysł jak najbardziej trafiony i poprawi to jakość pracy szkoły. Realizacja projektu dała też uczniom szansę na zdobycie cennych certyfikatów. Jest to dla nich bardzo ważne, ponieważ już w tej chwili walczą o tak zwanego złotego wilka. Jako grupa, która ukończyła swój projekt społeczny, mają szansę zdobyć takiego wilka. Dodatkowo mogą zdobyć tak zwany certyfikat kompetencji cyfrowych od firmy Google i certyfikat z marketingu od Coca-Coli, certyfikaty międzynarodowe uznawane, w związku z tym rzeczywiście jest o co grać. W Chillout Zone wypoczną nie tylko uczniowie, ale i kadra nauczycielska. Warto skorzystać z takiej formy, tak, relaksu dla młodzieży. Zawsze wychodzimy naprzeciw potrzebom. Taka była potrzeba. Zgłosili chęć zorganizowania takiej strefy. Nam się bardzo podoba, pewnie też skorzystamy. Pytaliśmy o opinię wyrywkowych uczniów. Byli bardzo zachwyceni, nie tylko uczniowie, lecz także nauczyciele. I mówili, że chętnie będą korzystać z takiej strefy. Idea stref wypoczynku pochodzi z biur korporacji. Bo jak wiadomo, wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Wierzymy, że ta prawidłowość sprawdzi się również w przypadku uczniów. Śnieg, wiatr i zachmurzenie. Pogoda nie zachęca do wychodzenia z domu. Jednak nic dziwnego, że do Radomia zawitał dziś Dziadek Mróz. W końcu to Dzień Dziadka. Zapytaliśmy przechodniów o to, jacy są ich dziadkowie. To pamiętam, to na plac zabawy chodziliśmy. Do przedszkola zaprowadzał, do szkoły. Mój dziadek jest w ogóle niższy ode mnie i jak mi się kojarzy, zawsze mi się skojarzył od lat, że ma takie kolanko na główce i po prostu jest najcudowniejszą osobą świata, która zawsze pocieszy i przytuli. Najlepszy na świecie. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że kupuje mi dużo jedzenia. Mój dziadek był bardzo w sumie opiekuńczy dla nas wszystkich. Do mamy zawsze grał z nami w karty wieczorami. Pomocny na pewno. Miły, wspiera mnie bardzo. Kiedy potrzebuję rady, na pewno mogę do niego przyjść i poprosić o pomoc. Jak go scharakteryzujesz? Mój dziadek jest najwspanialszy na świecie, ponieważ zawsze służy mi pomocą. No i ogólnie super, jest bardzo śmieszny, opowiada dowcipy. Bardzo miło, przypominam, taka ciepła, miła osoba, zawsze mnie zabierał na lody albo na spacer. To był naprawdę ukochany dziadek.
Bardzo dobrze wspominam swojego dziadka. Jak chodziłam do podstawówki, to zawsze przychodził po mnie, odbierał mnie i chodziliśmy na plac zabaw. A co szczególnego radomianie zawdzięczają swoim dziadkom? Czego ja się nauczyłam? Że jak się obcina się kurze głowę, to ona może jeszcze uciekać. Grać w karty. W jaką grę? Najbardziej w sumie w remika. No, żeby się nie poddawać na pewno. Łowienia ryb. Tak, to jest. I jazdy na rowerze. Chyba, żeby się nie poddawać, żeby zawsze dążyć do celu. Historię opowiadał o wojnie i tupem. No, ciekawie się go słuchał, jego historii za młodu i ten, jak opowiadał. Tradycyjnie obecność naszej kamery była okazją do przekazania życzeń i pozdrowień. No oczywiście wszystkiego najlepszego. I zdrowia. Wszystkiego najlepszego z okazji święta oczywiście. No tak samo. Dużo zdrowia, szczęścia, żeby żył jak najdłużej. Zdrowia, w sumie szczęścia, pociechy i znuczków. Wszystkiego dobrego, dużo szczęścia, spełnienia marzeń, żeby był taki jaki jest, żeby się nie zmieniał i żeby żył jak najdłużej. 100 lat i jeszcze kolejne 100 lat. Na pewno zdrowia, bo w sumie niedługo kończę 80 lat i żeby był ze mną jak najdłużej. Wszystkim dzieckom bym życzyła wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i wspaniałych wnuków. No wszystko co najlepsze, dużo zdrowia. No wszystkiego dobrego, szczęścia, 100 lat na pewno. Ja szczęścia, bo jak mówi moja babcia, ludzie na Tytaniku zdrowi byli, ale szczęścia nie mieli. Więc to było wszystko. I pozdrawiamy bardzo serdecznie dziadków wszystkich. Pomimo surowej pogody, każdemu z nas na wspomnienie dziadka z pewnością robi się cieplej na sercu. Do najlepszych życzeń przyłącza się cała redakcja Zebra TV. Dzień dobry, to jest zapowiedź do programu Wyszukani. Już dziś o godzinie 17.45 na kanale 828 w sieci kablowej Wektra oraz na stronie internetowej www.zebra.tv. Moim i Państwa gościem będzie wcześniejszy zapaśnik, a obecny zawodnik MMA, Daniel Rutek Rutkowski. Witaj. Witam serdecznie. Daniel, przed Tobą ważna walka, kolejna w Twoim życiu. Dwa piękne pasy tutaj dzisiaj są z nami. Przyniosłeś jako swoje trofea największe i chyba najważniejsze. Jak się przygotowujesz do tej walki? Bo to już w marcu. Tak, to już 28 marca. Tak naprawdę dzisiaj zacząłem mój kolejny cykl przygotowawczy do tej tak naprawdę kolejnej najważniejszej walki. Moja każda kolejna jest bardzo ważna, bo ja się przygotowuję tylko na dany moment, tak, na daną walkę, nie myślę o czymś innym. No zaczynamy, znowu mówię, kolejny 10-12 tygodniowy cykl przygotowawczy. Myślę, że znowu mądrze, bo to jest najważniejsze, żeby mądrze ćwiczyć, tak? Nie zawsze jest ciężko, to znaczy dobrze, mądrze trzeba ćwiczyć. No i tak właśnie z trenerem Leszkiem Kulikiem, z klubem Crossfighter, to tak myślę, że tak właśnie robimy, bo nasze sukcesy, które pokazujemy, myślę, że pokazują to, że jesteśmy naprawdę dobrym, świetnym klubem, dobrymi ludźmi, którzy sport pokazują z jak najlepszej strony. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do oglądania dzisiejszego odcinka o godzinie 17.45 na kanale 828 w sieci kablowej Wektra oraz na stronie www.zebra.tv. Do zobaczenia. Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Leclerc. Imbir, tylko 9,99 za 1 kg. Łosoś, filet ze skórą, jedyne 44,99 za 1 kg. Kaczka Pekin świeża, 9,99 za 1 kg. Katalog Deko Inspiracje z Leclerc. Nowe wnętrze na nowy rok. Leclerc. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu.
czwartek w Radomiu będzie pogodny, ale chłodny. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy jedynie 2 stopnie Celsjusza. Ciśnienie wysokie. W południe barometry pokażą nawet 1034 hektopaskale. Piątek będzie jeszcze bardziej słoneczny, zachmurzenie niewielkie z dużą przewagą słońca. Termometry pokażą maksymalnie 4 stopnie powyżej zera. Ciśnienie znacząco spadnie i wyniesie 1024 hektopaskale. W sobotę będzie jeszcze słonecznie i bez opadów. Temperatura nieznacznie spadnie i wyniesie maksymalnie 3 stopnie Celsjusza. Odczuwalna oscylować będzie w okolicach 1 stopnia na minusie. Barometry w południe pokażą do 1021 hektopaskali. Biometr będzie korzystny.